Dzień dobry, witam w zagraniu dalej w Might and Magic 8. Podgłosiłem muzykę, bo mi się wydaje, że ta lokacja na to zasługuje. Teraz sobie właśnie zdałem sprawę z tego, że to co tu leży to jest przewrócony regał z książkami. Okej, okay. Można wyjść na górę po drabinie. Można też windą pojechać, ja nie wiem czy na górę czy na dół. Chyba na górę. Ale chodźmy schodami. Półka, nic interesującego. Bardzo szybko idą mi te lokacje, nie? W tej grze. Bardzo, bardzo tak... bezproblemowo. Tu na górze nic nie ma ciekawego. Windę jedziemy w takim razie. Ciekawe, czy to się zmieni w końcu. Jednego dziada, co za bardzo nie było sensu. Robić czasu trowego? Ale tu są już głazy. Będziemy do nich spokojnie. Chyba się nie będzie spokojnie. O, a można pojechać do góry, pewnie nie będą nie robić krzywdy. Ja sobie spokojnie zabiję. Wybuchło coś. To bolało. Mocno. Bo lało na tyle mocno, że się boję podchodzić teraz do tego głazu, ale no dobra. One wybuchają i giną po prostu, tak jak Gogi. Tak samo. Okej, okay, spoko. Będzie coś wartościowego w tych... O! Ogólne uzdrowienie. Rzućmy to teraz. Power Cure. Dzień ochrony. Wow. To było dobre zaklęcie. No. Wskrzeszenie. O, to definitywnie jest do zachowania. Jeszcze coś? Tutaj nic. Może to będę na razie do Luny po prostu wkładał, co? Tyle. Tak może być tak, że już część zwojów poszło do niego. No właśnie. Same super zaklęcia, kurde. Aż się dziwię, że tutaj są takie łatwe potwory, jak tutaj są takie dobre czary w tych regałach. Co prawda jednorazowe, ale zawsze, nie? Myślałem, że to będzie na górę. Nieważne, jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz idziemy tą windą do góry. Tak. Yes. Głazik. Someone heal me. Czego? Skończyło się kamienna skóra, no. Mogłem rzucić kamienną skórę, a nie zrobiłem tego. Teraz jakbym się zamknął palce, to się schowam tak za tym trytonem, żeby ten głaz w tego trytona strzelał, nie? Kamienna skóra. Can someone heal me? Nie mogę jednocześnie leczyć i rzucać zaklęć, które mają za zadanie. No błogosławieństwo i heroizm muszę rzucić, tak? Po prostu. Help me now! A co oni się tacy mocni zrobili? Co to ma być? Oszukam ich. A ten można ich nieźle oszukiwać. O kurde, mam pomysł na exploita. Jeździć góra dół i oni wtedy mnie nie trafią nigdy tak naprawdę. Dobra, myślę, że to jest dobry moment, żeby różdżki użyć. Tej. I dostanie ją Fredryk, Simon, Arius. Będzie strzelał z różdżki. Double speed. Normal speed.
13. Nie, no, okej. Okay. Się musieli przemieścić cholerno. Słabe obrażenia zadaje. Hej! Być może oni są odporni trochę na powietrze. Niestety nie jestem w stanie ich zidentyfikować. Ten czerwony takie krzywdę robi, taką krzywdę robi, no. Dobra, tym co się ucieka, to ja się nie przyjmuję. I have no idea. Never seen one before. Został już tylko jeden. De facto. A tamten atak tego kamienia to jest jakiś słaby. W ogóle się tym nie należy przejmować. Someone. Elsbeth, może trochę wyssanie życia możesz porobić, bo trochę ci uszkodzili tutaj, jak widać. To jest jakiś silniejszy głos. No. Wszystkie się głosy nazywają, ale mają różne poziomy, jak widać. Okej. Okay. No i szukamy książek. Zwojów, znaczy się. Może książki też będą. Ej, co? Będą książki? Nie. Tak klikam spacją, to te po prostu, które są w kursorze, idą do postaci i do ekwipunku postaci, która jest wybrana akurat, nie? Że w ten sposób przyspieszam. Okej. Okay. O, nie masz miejsca już. Bo tu jakieś gówno się wepchało do ekwipunku. No właśnie. Opętanie co? Martwiaka. Świetnie. Ogólne uzdrowienie po raz kolejny. Trzeba pamiętać, że to mam. Wezwij płynnego ognika, o. To był chyba ten, że wyjął światła w części 7, nie? A może rzucę ten czar, co? No dajesz. I co? A ja zostaję, okej, okay, świetnie. To będzie mi pomagał, czy nie? No rzucę jakieś zaklęcie, ale chyba nieskutecznie. Zaraz go zabiję. Nie, to ja go zabiję. O kurde. I have no idea. Kompletnie nie porozumienie to było, no nieważne. Help me now. Dobrze, pomagam. I have no idea. Tego dziada z przodu trzeba zabić. Czerwonego. Głupka. Się schował za kolegą. Dobrze. Z tym już nie będzie problemu. I teraz głazy. Czymś solidnym rzucił we mnie. O, coś się zepsuło. It works now. Całe szczęście tylko na chwilę. Zjadę na dół, żeby się uzdrowić. Ten głaz jest jakiś mocny. Może to jest głaz najwyższego poziomu. Głaz najwyższego szczebla. Ogólne uzdrowienie. I naprawa. It works now. My backpack is full. I leczenie. A jeszcze chciałbym mieć power cure, no wtedy by to szło szybciej. I shared life też, no dobre czary. Ale musimy na nie poczekać niestety. Do góry.
never seen one before. Jak tam czary wyglądają w ogóle? Kamienna skóra zaraz się skończy, błogosławieństwo też. I've never seen one before. Jak puszczę prawy przycisk myszki, to będzie cierpienie. Uwaga! Głupio mi to zrobiło. Fixed. My pack's full. Tak. Jest, dobrze. O, jeszcze jeden głos tam jest. Too easy. Może byś wiedział. Jest zielono. Wow. Już? Serio? Fredryk? Przez chwilę zapomniałem, kto tutaj sprzedaje w naszej drużynie. Ja chyba zostawię taką głośność muzyki, bo to w sumie tak mi się wydaje, że na filmach dalej ona jakoś cicho wychodzi. Czy ja ten zły wywaliłem na ziemi? Na ziemię? No. W ogóle też coś tutaj leży, też coś musiałem wywalić. O, tu jest jakiś przycisk. Była winda zgniatająca, tak zwana. Czekaj, czy by mnie zabiło? Chyba nie. Sprawdźmy to. Stanę na środku. A nie można tutaj stanąć, po prostu jest niewidzialny słup. Okej. Okay. Tak to rozwiązali. Nie zmienia faktu, że ta winda nie spełnia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest brzydka książka. Przeklęty miecz elfów. Okay. Why should I know? Może być drogie. Brocha. Umiejętność alchemii plus 6, dobrze. Backpack is full. Osak, okej. Okay. Tarcza na sprzedaż. Stalowe rękawice na sprzedaż. Zaginiona księga Kel. Dawniej zaginiona księga Kela. Niektórzy powiadają, że był to największy nekromanta ostatniej ery. Patrząc na zawile zdobioną okładkę, można doznać zawrotu głowy, ponieważ wzór wydaje się wrzeć złą energią. It won't fit. It will fit. O, zepsute. It works now. It won't fit. It will fit. Dobra. Teraz ten pierścionek jeszcze. No, ty już masz komplet. Umiejętność alchemii. Generalnie nie jest potrzebne, żeby ona ten pierścień nosiła cały czas, nie? Tylko jak napoje robi, ale wiadomo, jak to jest, że to się zaraz zapomni, że te pierścień w ogóle istnieją. No nic, postaram się o nim pamiętać. I teraz tak. To jest niezidentyfikowane. Generalnie lokacja jest już spalona. Nie? Sorry. 9 ładunków zostało. Jak będzie jeden, to trzeba pamiętać, że może, żeby to przeładować, nie? Zaklęciemy magii wody. Jeszcze tutaj jest jakiś przedmiot, który leży na ziemi. Aha, nie sprawdziłem skrzyni jeszcze raz. Cały czas zapominam o tym. A nic nie ma akurat. No, no co jest? No. Muszę sprawdzić, co tu i takiego leży na ziemi. Na pewno i w tym miejscu. No klikam przecież, no. Spacją co prawda, ale powinno chwycić. Tutaj? Nie. Jeszcze niżej? W sumie to nawet spoko lokacja, nie? To ja nie wiem, co tu leży, ale nieistotne.
A może to jest jakieś oznaczenie? Bo poprzednie części to jest w ogóle nieuczciwe, bo w poprzednich częściach te miejsca specjalne były oznaczone kolorem jasno-niebieskim, a tutaj są takim samym kolorem jak przedmioty leżące na ziemi i to jest mylące strasznie, nie? Dobry masz tam. Czemu nie ruszasz gębą? Coś jest nie tak z jego animacją? A nie, dobrze jest. Okej. Okej, no to mamy książkę. I teraz tą książkę przywódcy... Nie, to nie to. Odszukaj topór, nie. Znajdź zegarkowe korbu, to nie. Zwróć się Vertrinsowi w Shadowspire. Dobrze. Shadowspire. I on gdzieś tutaj mieszkał na zewnątrz, nie? To nie ten. On gdzieś tutaj był, właśnie tak na obrzeżach, tylko zapamiętam. Arcymistrz wampirów. Mistrzem wampirów już jestem. Promocja nekromantów. Odzyskaliśmy właśnie. Ten cały szkopuł. Mi starczy. O. Nie zostaniesz mistrzem tarczy, bo nie masz tyle punktów umiejętności. Nawet sobie spotków by chyba nie starczyło. Niestety. Kto dawał zadanie? Ty? Znaleźliście zaginioną księgę Kela, jednakże brakuje wam naczyń licza potrzebnych do zakończenia transformacji. Wróćcie tu, gdy zdobędziecie po jednym naczyniu dla każdego nekromanty z waszej drużyny. Tak, czyli mógłbym już zalecieć zadanie promocji, ale nie mam jeszcze przedmiotu potrzebnego. To jest jedyna promocja, która potrzebuje dwóch, znalezienia dwóch przedmiotów, tak? Mistrz uczenia się. Nie, to jest useless. Wystarczy, że to mieć nauczone na pierwszym poziomie, a później nie warto już tego szkolić, nie? Oddałem tą książkę w ogóle? Nie. Ale gówno. Teraz będę musiał ją nosić, tak? Ze sobą. O, dobra, znajdźmy sklepy miejscowe. Sklep z bronią mnie interesuje. Identyfikacja. Trójząb władzy. Oddychanie pod wodą, plus 70 odporność na magię wody, minus 70 odporność na magię wody. Ognia. To jest artefakt jakiś? Trójząb władzy podobno nigdy nie miał znaleźć się na suchym lądzie. Jednak gdy potężne międzyoceaniczne imperium Trytonów upadło, wiele jego największych artefaktów, wyłącznie z tym królewskim skarbem, zostało skradzionych i dostało się na powierzchnię. To jest artefakt. Ale to jest... Czy on ma to oddychanie pod wodą, co może być dosyć istotne? Ale nie będę tego nosił, to za dużo miejsca zajmuje. O! Jakby to powiedziała Luna. I są jeszcze zwoje, nic zidentyfikowane. My backpack is full. Nic dziwnego. Armageddon. O! To sprzedam. Gdyby jeszcze było opisane, co te zwoje robią, nie? Opętanie martwiaka też sprzedam, to jest głupi czar jakiś pewnie. I don't know it. Oh. Gwiezdny też, o. Będzie do użycia przy najbliższej okazji. No i tak. Porządki w ekwipunku sobie zostawię na... pomiędzy filmami, po prostu to zrobię. Nie będę tutaj marnował czasu na to. Natomiast znowu się trzeba zastanowić dalej, nie? Masz coś innego? Nie. No manners. Co powiedział? No manners.
Niezbyt rozumiem, co mówi. Welcome to my laboratory. Welcome to my laboratory. Przepis na odmłodzenie. O, dobre. Przepis na eliksir morderczy. Pasuje do niego nawet. Na boską moc, na czysty intelekt. Tego nie chcę. Na przepływ osobowości. Na odmłodzenie, przepływ mocy. Przepływ mocy, odporność tam kupuję. Jeszcze potrzebuję dwa w takim razie znaleźć. Ty nosisz białe, to masz. Okej. Tutaj wszędzie chyba byłem. Znaczy tutaj nie byłem, ale tutaj są kościelne smoki i tam razie się nie będę rzucał. Tutaj też jest smok do zabicia, na to się też nie będę na razie rzucał. Także następny przystanek będzie chyba tutaj. Murmurwitz, tak? I przejdziemy chyba się tam z buta, z Alvar, żeby nie robić już zamieszania niepotrzebnego. No dobrze. I tam będzie mistrzostwo czarów, takich fajnych. Zobaczmy, czy dostali nowe książki już. Nie. Być może też tutaj by mi się udało. Tym bardziej, że musimy ten topór znaleźć, nie? Gdzie są te głazy? Ale chodźmy do Murmur Woods, bo tam będzie ulepszenie kapłana. Ja chcę mieć kapłana lepszego już. Szybciej. Straszne glitche graficzne się robią w tym silniku. Okej, okay, teleportacja. Nowa muzyka? Czyżby? I nowe potwory? Co to jest? Nie wiadomo. Na razie jestem bezpieczny, w każdym razie. O! Drzwi jakieś światła. Tu są. I coś jeszcze. Tam gdzieś jest. Chyba. I have no idea. I have no idea. Not even a challenge. To by nie był taki słaby, to bym jakiś czarem przygrzał ze zwoju. Ale nie ma sensu. One tylko to potrafią robić, potrafią tylko bić tym promieniem swoim, nie? O! Trochę zacierpiały moje postaci. Nie lubisz nekromantów, co? Natomiast kleryka nie atakujesz w ogóle. Jest takie możliwe, że masz najniższy priorytet ma kleryk, nie? W sumie kleryk słońca? No i całkiem zdrowy jest nawet. Dlatego rzucę w niego jakimś zaklęciem brzydkim. Okej, nieważne. Podejdę. Jaka to skoczna muzyka jest w ogóle, co mam wiedzieć. Używa się do przygotowania niebieskich eliksirów. Dobra, żeby... Jak widać, nie zawsze to wypada. Czyli najlepiej po prostu do nich podejść i walczyć wręcz. Co to jest? O nie! Bazyliszek, to będzie kamieniować, tak? A ten zielony to jest? I've never seen one before. Po prostu młody bazyliszek. I don't know what it is. Co szczęście nie ma zbyt dużo energii. No i jest paraliż już. Pięknie. Ulecz paraliż. No, zabijcie go. Błagam. Dobrze. Obrywa paskudnie. Jacy tu są wrogowie jeszcze? Jest jeszcze jeden bazyliszek i tu są już same... Nie, tutaj też są jeszcze bazyliszki, okej.
A, to tutaj użyjmy zaklęcia z kolei Gwiezdny Deszcz. To nie był Gwiezdny Deszcz, to był deszcz meteorów. Jeszcze jeden nie chciał wybuchnąć. Co to? Statua jakaś. A tak, zamienili w kamień ludzie, no. Powiedział kamień. Spoko. To jest stary bazyliczek, tak? Dobrze, obserwujmy Argusa. I nie będę do niego jednak podchodził, bo jest niebezpiecznie, jak wygląda na to. Dobrze. Teraz to by się przydało zajść, bo to strzela do mnie. Mam dylemat. Dobra, bazyliczek najpierw, jest groźniejszy. Simon i Arius leżą. Dobrze. Ale tylko na chwilę. Okej. Co to jest za czynnik? To jest czerwony, tak? Myślę, że o tyle tych butelek mam, że zrobię eliksir. Powiedzmy, że był spoko ten eliksir. Ja mam naprawdę tych butelek za dużo i trzeba je wykorzystać, nie? Włącznie z... O, zepsute. It works now. It will fit. I tych skrzydeł, to wszystko trzeba zacząć wykorzystywać. 5% baterii zostało. Hurra! Uwielbiam. Umiejętność alchemii plus 5. Co ja w takim razie zrobiłem? Intelekt wywaliłem. Spoko. My backpack. There, it's mixed. My backpack. There, it's mixed. 21, teraz mieszamy z tym, będzie 21 mix. Też. I z jakimś innym słabym, ten jest na przykład bez mocy w ogóle, też jest 21. Mixed. Tak. Mam dwie puste butelki teraz dzięki temu. W sam raz, żeby na przykład zrobić coś takiego. Też jest 21. No i proszę bardzo, uzdrowienie poszło piękne. Dobrze. Bazyliczki mnie atakują. Coś mi się, mam takie wrażenie, że będzie jakieś zadanie z odczarowaniem tego skamieniałego gościa i trzeba będzie go sobie na mapie zaraz zaznaczyć. Stary bazyliczek. Już do mnie podszedł, cholera no. A, już umarł. Oh yeah! Chciałem leczenie zrobić. I 28 minut upłynęło, także zrobimy sobie... Jeszcze nie, jeszcze tego zabiję. Tutaj jest jakaś lokacja w ogóle, już to widać. Jakiś krąg kamienny, prawdopodobnie związany z promocją druida. To będzie? Nie, w tej grze nie ma druida przecież. Co ja gadam? No dobrze, do następnego odcinka.